się... Manko! Z tej strony... Brutus! A dzisiaj mamy... Amazing! Z całego gardła wykrzyczałaś? No. Ja też. No to ekstra. O, i tu się właśnie sprawdza ten nożyk. W takich robotach. Wow. Co tam będzie? Latarka jakaś. Lubię strasznie te latarki. No nie, dzisiaj na pewno nie będzie latarka. A może będzie? Nie, zobaczymy, nie będzie. Zobaczymy, co tam będzie. Tadam! Zobaczcie, tu jeszcze jakiś jest bonusik. Coś tu kolega dorzucił. Fajnie, ciekawe co to jest. No. Szybciuteńko. Szybciuteńko mam otwierać? Tak. No dobra. Zajrzyjmy najpierw, co to za bonusik. Co to w ogóle jest? Co to jest za bonusik? Wow. 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 Pokaż, co to w ogóle? Nie wiem, ale się skleiło i nie chce się otworzyć. Rozcinamy zresztą, co tam. Wow. Jak zwykle chcę rozcinać. Wow. Co to takiego? No, to jest taki bryloczek do kluczy. Tutaj jest taka łapka do otwierania butelek. A tu jest klucz, takie narzędzie do odkręcania. Dobra, sprawdzamy teraz nóż. A skąd wiesz, że tam jest nóż? Nie. Wow. Nóż z tyłu już jest pokazany. Otwierajmy. O, jeszcze w środku jeszcze folijka. No i uwaga, jest. Otwieram. Nie masz co gadać. Otwieram tu. Fajne! Wow, no. Patrzcie, jest ta kąpka. Okej, okay, tak jak mówiłem, rekon, mini rekon. Naprawdę jeszcze gąbka. No, piękna jest ta gąbka. Do mycia tego. Więc mini rekon wylądował u mnie w koło. Uj, jak gładko chodzi, o wiele gładziej niż tamten. Blade Playa nie ma. Mocna sztuka. Mocna sztuka, lepiej wyprowadzona krawędź tnąca. Nowe logo, nowa stal, no już nie taka nowa. Fajnie, gładziutko chodzi, o wiele lepiej niż tamten. No ekstra w ogóle, wow. Wycentrowanie. W ogóle to jest długie. Jest. Czy ktoś mi załatwi kawałek kartki? Wow, dziękuję bardzo. Uwaga, krawędź nąca i tak nie jest już fabryczna, bo kupiłem używany. Mimo wszystko jest świetnie. Wow. Wow. To jest po prostu wow. To fajne słupki. Nieźle. Kurczę, ale chodzi. Trzy razy powiedziałeś wow. No bo jest naprawdę wow. Bardziej przyjrzę mu się oczywiście w dodatkowej recenzji. I tak jak mówiliśmy. Co? Tak, więc tutaj to nie jest G10 i czuję się, że to jest śliskie, bo to jest FRN. Mam nadzieję, że to widzicie. No, także wyczekujcie recki. Ciągle ktoś mnie pyta, jak te nowe produkty od Cold Steela, jak po tej całej nowej kolaboracji z tym nowym właścicielem, no to niedługo się na pewno dowiemy. A teraz dziękujemy za oglądanie! Trzymajcie się! No i cześć!